dzisiaj kolejna gala akademicka Akademii WSB. Tutaj uczą tylko praktycy, wszystko jest oparte o case study, są wizyty studyjne, są praktycy, którzy uczą nas, jak realizować projekty biznesowe. Ten czas spędzony z naszymi studentami był czasem ciężkim, to były długie weekendy i dla nich, i dla nas. Akademia WSB jest niewątpliwie jedną z najlepszych prywatnych uczelni w kraju i to nie wynika tylko z rankingów, ale i z wielu innych ocen. Najbardziej budujące, może nie zaskakujące, ale budujące to jest właśnie ta chęć zdobywania wiedzy. To była pewna swojego rodzaju przygoda. Nie miałem na żadnych z tych zajęć, w których uczestniczyłem, poczucia, żebym marnował swój czas. Osoby, które były wykładowcami, to przekazały wiedzę, której z książek się nie nauczymy. Każdy z nich to jest pasjonat, każdy widać, że jest mocno zarażony tym, co robi, mocno profesjonalny, pozytywny. Pani Anna Syrek-Kosowska i pan Adam Stolarzewicz to były osoby, które naprawdę porywają, które zarażają, żeby rozwijać się w tym zakresie. Najlepiej zapamiętam wykłady pana Michała Błaszczyńskiego. Były bardzo merytoryczne, bardzo praktyczne. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w czyimś rozwoju, w czyimś poszerzeniu wiedzy, kompetencji, doświadczeń, że mam w tym jakiś swój malutki tam wkładzik, małą perełkę mogę do tego dołożyć i to mi się najbardziej podoba. Moje doświadczenie życiowe pokazało mi, że wiem wiele, ale parę schematów mam niedopracowanych i tego chciałem się dowiedzieć na WSB. Najprzyjemniejsze były spotkania z grupą fantastycznych ludzi, z różnorodnym doświadczeniem. Jestem szczęśliwy, że mam za sobą kolejny, myślę, że już taki bardzo poważny etap rozwoju z punktu widzenia menedżerskiego. Jest to projekt, który z jednej strony daje praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania strategicznego i zarządzania finansami, ale z drugiej strony bardzo mocno przygotowuje menedżera do pracy z procesami, budowania architektury procesów, zarządzania projektami, ale również i tworzenia takiego nowoczesnego marketingu. Po skończeniu tych studiów moje horyzonty są znacznie szersze. Jestem troszkę bardziej pewna siebie i swojej wiedzy, także po prostu ruszę na podbój teraz świata biznesu. Jeśli polscy menadżerowie chcą iść do przodu, chcą się rozwijać, chcą się uczyć, chcą czegoś nowego, to znaczy, że cała gospodarka także będzie szła do przodu. EY, WSB, myślę, że to jest bardzo fajny duet.